Czas na spotkanie z naszymi gośćmi Grzegorz Kosiński, komendant Sowalskiej Straży Miejskiej, Jerzy Gałąska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w naszym studiu. Dzień dobry, witam panów. Dzień, Dzień dobry. Dobra. Przyjechaliście rowerami? Tak. Do pracy. Do pracy, a do nas? Do nas e, samochodem. Ale we dwójkę. To też carpooling tak zwany. Dlaczego, proszę Państwa, o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, że jutro rozpoczyna się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Panie naczelniku, co to takiego? Inicjatywą Komisji Europejskiej w 2002 roku rozpoczęliśmy obchody Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Często. Zapominamy o tym, że jeżeli używamy samochodów osobowych na co dzień, to emitujemy wiele zanieczyszczeń, w tym szczególnie emisja CO2 do atmosfery. W związku z powyższym jakby ideą Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu jest chęć namówienia mieszkańców. Miast do zmiany przyzwyczajeń, przyzwyczajeni transportowych, zamiany transportu samochodowego na transport miejski lub na rower, a nawet na transport pieszy. Prowokacyjnie to brzmi dosyć. No Lubim, może nie, lub, pro... Lubimy jeździć samochodem pojedynczym. Lubimy liście. jak najbardziej, ale myślę, że akurat w tym tygodniu możemy zapoczą, zapoczątkować jakby zmianę u nas też takiego, takiego podejścia. Rok rocznie 22 września jakby jest kulminacja, to jest ten Europejski Dzień Bez Samochodu. W przypadku Suwałk jest to 18 września, w najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Europejski Dzień Bez Samochodu. Przesiadamy się na rowery, chodzimy pieszo, jeździmy po kilka osób w samochodzie. Europejski Dzień Bez Samochodu w najbliższą niedzielę w Suwałkach. Panie Komendancie, pamiętam pierwsze przejazdy po Suwałkach. Startowaliśmy na północy, później. Cała ekipa zatrzymywała się przy bulwarowej 5 i później z górki na pazurki do parku. Tak jest, panie redaktorze, czas leci. Taki pierwszy przejazd był w 2004 roku, chociaż inicjatorem, trzeba to podkreślić, było w 2003 roku. Firma Pryzmat tutaj zapoczątkowała, później my włączyliśmy się, jakbyśmy przejęli jako miasto tą inicjatywę. Były takie pierwsze przejazdy, że żeby zachęcić w ogóle ludzi, żeby z nami się przyjechali. Zatrzymywaliśmy się pod Radiem 5. Pan prezydent mówił parę słów do, do mikrofonu. Szło to weter, część ludzi dojeżdżało wtedy do parku i zaczynaliśmy niewielką grupą. Początki były skromne, pamiętam. Początki mi. były skromne. A teraz? Tak, ale i również tych ścieżek było skromnie. Nie wiem, czy pan pamięta, z roku na rok dodał, były, przybywały nam nowe ścieżki rowerowe. Na początku troszeczkę kombinowaliśmy nawet, jak tam dojechać, jak przyjechać, żeby, żeby można było to ścieżko rowerowo Pułaskiego. Pierwsze mieliśmy ścieżki rowerowe, które mogliśmy. Teraz już możemy sobie pozwolić na Armii Krajowej, na Reja. Mamy tych ścieżek coraz więcej i chętnych coraz więcej. Startujemy na północy o? O godzinie dziesiątej. I jedziemy następującymi ulicami. Może powiem, który... znaczy powiem tak. Proszę Państwa, trzeba troszeczkę wcześniej przyjść, bo tutaj Pan Naczelnik ma taką niespodziankę. Może niech powie. W ramach obchodów Europejskiego Dnia Zrównoważonego Transportu przewidujemy przejazd rowerowy, o którym zaraz pan komendant wspomni, ale takim kulminacyjnym punktem będzie festyn w Parku Konstytucji 3 maja i losowanie trzech nagród, trzech rowerów dla uczestników przejazdu rowerowego. Dlatego zapraszamy. Troszeczkę wcześniej. Czyli z punktu A do punktu B? Tak, od punktu A do punktu B. O trasie opowie pan komendant. Zapraszamy troszeczkę wcześniej, żeby nie było już takiego bałaganu, żebyśmy mogli spokojnie wydać te losy, które państwo wypełnicie. Wrzucicie do specjalnie przygotowanych skrzynek już w Parku Konstytucji 3 maja i nastąpi później losowanie. Także zapraszamy serdecznie. Nagrody są bardzo fajne. Myślę, że, że dopiszę frekwencję tak jak. Każdego roku. Tak jak pan naczelnik powiedział, więc jeszcze raz przypominam, żeby wziąć udział w tym losowaniu, trzeba pobrać karty przy sklepie Kaufland. Dlatego prosimy, żeby troszeczkę wcześniej przyjechać tam, żebyśmy mogli zdążyć te wszystkie karty rozdać, żeby każdy mógł wziąć tą kartę i gdy dojedzie już na, na koniec do parku, żeby mógł ją wrzucić do tej skrzynki, z której będzie później losowanie. Ale trasa będzie zbiórka przy Kauflandzie, jak co roku, ruszamy Armii Krajowej. Następnie skręcamy w ulicę Reja, jedziemy ulicą Reja do ulicy Bulwarowej. Tu przy Radiu 5 oczywiście wszyscy machamy do pana redaktora, także miejmy nadzieję, że pan redaktor też do nas pomacha. Oczywiście. Zjeżdżamy w dół, dojeżdżamy do ulicy Sikorskiego, jedziemy ulicą Sikorskiego do ulicy Staszica. Wjeżdżamy tutaj już ulicą, St jedziemy już nie ścieżką rowerową, a ulicą Staszica, dojeżdżamy do ulicy Mickiewicza. Kałarzewskiej, Mickiewicza i ulicą Kościuszki wjeżdżamy do parku, gdzie będzie minifestyn, gdzie, gdzie będą różne nagrody, różne atrakcje. Także wszystkich serdecznie zapraszamy.